Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Paweł Stanczak, jestem z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Towarzystwo moje działa już ponad 25 lat i na terenie województwa zachodniopomorskiego chronimy przyrodę. Chciałbym Wam opowiedzieć w dniu dzisiejszym o projekcie, jaki realizuje moje towarzystwo, a mianowicie o realizacji zadań ochronnych dla Rybitwy Czarnej, Hidonia Niger, na terenach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry. Projekt ten sfinansowany jest z funduszy europejskich. Na początku chciałbym Wam powiedzieć o tym ptaku, który widzicie tam tu na zdjęciu, to jest rybitwa czarna. Rybitwa czarna w szacie spoczynkowej, przepraszam, w szacie godowej, jest cała czarna, ma czarny wierzch głowy, brzuch i wygląda tak. To jest ptak naturalnej wielkości. W szacie spoczynkowej rybitwa czarna wygląda troszkę inaczej, a no, mianowicie ma trochę więcej bieli, jeśli zobaczycie. Czasami nawet można wziąć to, że ten ptak to jest zupełnie inny gatunek. Rybitwa czarna to ptak z rzędu siewkowatych, więc jest spokrewniony z takimi gatunkami jak rycyk, krzyk, rilczajka oraz pochodzi z rodziny mewowatych, więc jest bliżej spokrewniony z takimi gatunkami jak mewa siodłata, mewa śmieszka, czyli litwa rzeczna. Te gatunki te możecie spotkać także w swoim najbliższym otoczeniu, szczególnie mewy śmieszki, która często zamieszkuje w miastach, korzystając z dobrodziejstw, jakimi my im dostarczamy w postaci na przykład wystawionych jakichś produktów na parapetach. Rybitwa należy do tak zwanych rybitw błotnych z rodzaju Chlidonias. Na świecie występują tylko cztery te gatunki w tym rodzaju. A oprócz rybitwy czarnej, o której właśnie opowiadam, jest także rybitwa białowąsa i rybitwa białoskrzydła, które również można zobaczyć w naszym kraju i także na terenie Doliny Dolnej Odry, jak i również rybitwa czarnoczelna, której zasięg ograniczony jest do Nowej Zelandii. Jest to gatunek, który już tak naprawdę jest zagrożony wyginięciem. Podgatunek nominatywny rybitwy czarnej gniazduje w Europie i w Azji, a zimuje w Afryce. Często wędrując na same południe Afryki, jest to jeden z najdalej latających ptaków występujących w Polsce. Rybitwa czarna z podgatunku amerykańskiego występuje, jak sama zresztą nazwa mówi, na kontynencie północnoamerykańskim. Międzyodrze jest kluczowym obszarem reprodukcji dla rybitwy czarnej. 6 tysięcy hektarów położonych w centralnej części Doliny Dolnej Odry właśnie stanowi takie idealne siedlisko dla rybitwy czarnej. Gatunek ten no, niestety występuje już w ograniczonym zasięgu, bo takich miejsc jak Dolina Dolnej Odry, a szczególnie właśnie Międzyodrze, jest coraz mniej. Regulacja rzek, osuszanie bagien, zmiany także klimatu powodują, że ten areał lęgowy kurczy się. W związku z tym też podjęliśmy właśnie próbę pomocy temu gatunkowi. Do Polski rybitwy czarne przylatują zwykle na początku maja, czasami wcześniej, już pod koniec kwietnia, i przystępują do lęgu. Samiec tutaj bardziej na czarno ubarwiony karmi samicę rybkami. W ten sposób pokazuje jej swoją zaradność i samica, jeśli jest zadowolona z takich prezentów, jakie przynosi jej samiec, wybiera go i przystępują do dalszych lęgów. Okres ten właśnie takiego podrywania to są zaloty. Siedlisko, czyli miejsce, gdzie żyje rybitwa czarna, wygląda mniej więcej tak. Właśnie takie tereny są charakterystyczne dla Międzyodrza, Starorzecza. Różne kanały porośnięte roślinnością pływającą, na której po prostu rybitwa czarna zakłada gniazda. Tutaj mamy zdjęcia, przykładowe zdjęcia z Międzyodrza, właśnie takich siedlisk, które zajmuje rybitwa czarna. Zdjęcia są wykonane z dronu i z poziomu łodzi. Gniazdo i jar. Rybitwa czarna zakłada gniazda na wynurzonych częściach roślinności, wykorzystując do tego elementy roślinne, już takie zgniłe, które mają kolor odpowiedni, maskujący. I tak jak tutaj widzimy na grążelu, znosi jaja. Zniesienie pełne u rybitwy czarnej wynosi 3 jaja, najczęściej właśnie tyle jaj rybitwa czarna składa. Okres wysiadywania, czyli okres inkubacji u rybitwy czarnej trwa około 20 do 23 dni. Wysiadują oboje rodziców, przy czym samica więcej czasu poświęca właśnie na wysiadywanie. Po tym okresie inkubacji następuje blucie i tutaj mamy na zdjęciu właśnie przykład takiego świeżo wyplutego
pisklęcia. Pozostałe jaja są jeszcze niewyklute. Młode po 2-3 dniach ogrzewane się dalej przez rodziców już potrafi w tym momencie opuszczać, po tych 2-3 dniach opuszczać gniazdo i sprawnie się od niego oddalać w przypadku niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwem takim mogą być na przykład pojawiające się czworonożne drapieżniki. Ptak taki pisklę, jak tu widzicie, ma ubarwienie kryptyczne, bardzo łatwo się wtedy maskuje właśnie na lądzie, wśród trzcin i innej roślinności, która ma taki kolor żółto-czarny. Młode. Młode ptaki karmione są przez oboje rodziców przez okres około 21-25 dni do momentu osiągnięcia zdolności do lotu, ale mimo to, że ptaki nawet uzyskują tę zdolność, dalej jeszcze przez jakiś czas będą karmione przez rodziców, tylko już nie będą przebywały, że tak powiem, blisko kolonii, ale już się przemieszczały trochę. Tak jak my musieliśmy uczyć się chodzić, tak samo rybitwy, jak i każdy ptak musi nauczyć się latać. I tutaj mamy zdjęcie zrobione właśnie rybitwy, młodej rybitwy czarnej podczas jednego z pierwszych lotów w jej życiu. Nie jest to łatwy proces, tak samo jak my uczyliśmy się chodzić i to nie od razu nam się udawało, tak samo ptaki muszą troszkę poćwiczyć. Pierzenie. Pierzenie następuje już od czerwca, przełomu czerwca i lipca. Na zdjęciu mamy dorosłego ptaka w lipcu, którego głowa już jest prawie całkowicie przepierzona na szatę zimową, tak inaczej zwaną spoczynkową. Pierzenie jest to proces polegający na wymianie piór, które w ciągu sezonu i w ciągu roku ulegają po prostu zniszczeniu i ptaki muszą je wymienić na nowe. Migracja. Już po tym okresie, jak rybitwa czarna złoży jaja, wychowa te młode, już mają one zdolność do lotu, przebywają jeszcze jakiś czas w okolicach kolonii, zaczyna się później wędrówka. Wędrówka na zimowiska, tak jak już wcześniej wspomniałem, rybitwa czarna jest jednym z najdalej latających ptaków migrujących właśnie na południe, nawet na południe Afryki. Zimowanie. Nie jest do końca poznane, między innymi w ramach realizacji tego programu próbowaliśmy określić, gdzie ptaki, które przystępują do lęków na Międzyodrzu, spędzają zimę. Jak się okazuje, rybitwa czarna z ptaka śródlądowego, wykorzystującego tereny magienne w okresie pozalęgowym, czyli w okresie migracji i zimowania, staje się tak naprawdę ptakiem morskim i oceanicznym, jak badania wykazywały. Wiele czasu spędza tak naprawdę na otwartym morzu i oceanie, z dala od najbliższego lądu. Do snu wykorzystuje często nawet skorupy pływających, śpiących żółwi bądź inne pływające wysepki czy artefakty, jak to można tak by było określić na morzu. Żeby poznać właśnie między innymi, gdzie te ptaki lecą, w jaki sposób prowadzimy badania naukowe. Polegają one między innymi na obrączkowaniu ptaka i zakładaniu geolokatorów. Obrączkowanie polega na tym, że schwytany ptak dostaje indywidualny numer na obrączce, jest obrączkowany i w przypadku, gdy jest złapany ponownie, bądź gdzieś obserwowany, może zostać odczytany numer takiej obrączki, wysłany jest do centrali obrączkarskiej w Polsce i wtedy wiemy, gdzie ten ptak po prostu został obrączkowany, kiedy i na tej podstawie możemy zbierać różne dane, między innymi odległość, na jaką lata, okres, jak długo żyje. Rybitwa czarna podlega wielu zagrożeniom i naturalnym, i zagrożeniom antropogenicznym w wyniku nieprawidłowej melioracji oraz przekształcania rzek. Ten teren w zachodniej Europie częściowo u nas ulegał zmniejszeniu, przez co następował drastyczny spadek liczebności rybitwy czarnej w Europie i także w Polsce. W związku z powyższym podjęliśmy właśnie działania ochronne, aby tutaj na Międzyodrzu, gdzie ten jest jeden z ważniejszych tak naprawdę i kluczowych na terenie naszego kraju, jak i również Europy, lęgowisk, podjąć wszelkie działania, by temu ptakowi po prostu pomóc. I działania te skierowane są właśnie na wzrost populacji lęgowej i wyższy sukces lęgowy rybitw. Chcemy to uzyskać, już nawet można powiedzieć, uzyskujemy dzięki instalowaniu w siedliskach rybitwy czarnej specjalnych platform. Platformy takie
wyglądają mniej więcej tak. Jest to jedna platforma, wykonana jest ze specjalnego tworzywa, z sztucznego styroduru, który jest łatwy w obróbce. Jest też lekki, dosyć bardzo wytrzymały tak naprawdę, unosi się na wodę. Takie platformy malowane są na taki kolor zielony i po pewnym okresie tak się wtapiają w tło tej roślinności, że są ciężkie do zauważenia nawet dla nas, a tym bardziej mogą być ciężkie do zauważenia dla drapieżników, które są jednym z zagrożeń naturalnych dla rybitwy czarnej. Takie rybitwy montowane, przepraszam, rybitwy, platformy montowane są po 5, są przywiązane tutaj z każdej strony, żeby utrzymać jak najbardziej stabilność takiej platformy w przypadku, gdy są dosyć znaczne wahania poziomu wody, jak i również falowanie spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w postaci jakichś silnych wiatrów czy okresowych deszczy. Platformy lęgowe, wiadomo, trzeba umieścić na wodzie. Wykorzystujemy do tego łódki, no i jest przeprowadzana praca właśnie w terenie, tam gdzie rybitwa występuje. Tutaj mamy u góry i po lewej stronie dwa zdjęcia prezentujące takie platformy lęgowe, jak to wygląda już po ich zainstalowaniu. Tutaj chciałbym tylko wspomnieć, że przed realizacją tego programu, już wiedząc o tym, że rybitwa czarna spada tak naprawdę drastycznie dosyć na terenach Dolnej Odry, były podejmowane próby instalacji takich, tutaj jak widoczna jest platforma. Jednak okazało się, że te platformy, które obecnie używamy, są zdecydowanie lepsze dla ptaków i bardzo chętnie je zajmują. Tutaj mamy właśnie przykładowe dwa zdjęcia już wykorzystanych takich platform przez ptaki. Krótko po instalacji tak naprawdę, jak ptaki już przyleciały z zimowisk i kręcą się po terenie Międzyodrza, wykorzystują i chętnie zajmują właśnie takie platformy, nanosząc tu, jak widzimy, resztki roślinności. Platformy lęgowe zbierane są po sezonie, są wykonane z tworzywa sztucznego, dlatego nie mogą pozostać tam, gdyż tak naprawdę byłyby później pływającymi śmieciami, a niszczyłyby się, zużywały, a tak naprawdę, jeśli jest taka zakonserwowana dobrze, może służyć przez wiele lat. Dlatego zawsze po okresie lęgowym, we wrześniu, takie platformy są zbierane. Często także inne zwierzęta zainteresowane są tymi platformami, nie tylko rybitwa czarna, tak jak widać, obgryziony przez bobrę. W ramach tego projektu monitorujemy też liczebność populacji lęgowej. Jest to bardzo ważne, żebyśmy po prostu wiedzieli, ile ptaków przystępuje do lęgów, ile tych lęgów się udaje, ile zajętych jest platform. To wszystko nam pozwala później prowadzić, tak naprawdę określić, jakie są skutki naszych działań, a także jakie jest zagrożenie, które mogą inne się pojawić w trakcie. Obrączkowanie, zakładanie geolokatorów, to w pierwszym roku były założone geolokatory na kilka ptaków. Geolokator jest takim małym urządzeniem, który pozwala nam określić, gdzie ten ptak lata po prostu, tak? Po odzyskaniu takiego geolokatora, czyli tu jest, no niestety musimy tego ptaka ponownie złapać, podłączamy takie urządzenie do komputera i mamy dane. Tutaj właśnie wygląda, tak wygląda ptak z założoną, tak zwaną specjalną flagą, do której jest przymocowane to urządzenie. Tu już z daleka widać, że leci ptak, który ma te urządzenie na sobie. Na zdjęciu mamy także rysia, który został właśnie złapany ponownie i odzyskany. I dzięki niemu mamy dane, jak on podróżował w trakcie swojej wędrówki właśnie od nas do Afryki. Okazało się, że bardzo dużo czasu właśnie spędzał na oceanie, nawet bardzo daleko od lądu. Badania naukowe prowadzą do tego, że poznajemy bardzo dobrze, albo coraz lepiej, zwyczaje rybitwy, z tym, czym się żywi dokładnie, gdzie spędza czas, jak często, żeby określić właśnie to wszystko, by lepiej móc chronić dany gatunek. Jednym z założeń programu była też ocena występowania czworonożnych drapieżników i określenia ich wpływu na populację lęgową. Jak wiemy, niestety coraz częściej pojawiają się gatunki inwazyjne. Tutaj na zdjęciu mamy norkę amerykańską, wcześniej zresztą tak była nazywana, obecnie to jest widzon amerykański oraz szopa pracza. Są to gatunki, które no niestety cały czas zwiększają swoją liczebność w Dolinie Dolnej Odry i stanowią zagrożenie dla rybitwy czarnej, gdyż taki gatunek jak no, widzon amerykański no, potrafi naprawdę wyrządzić duże szkody, jak się dostanie do kolonii.
Żeby jedno ze sposobów poznania się i określenia tej liczebności tych gatunków jest instalowanie żywołapek oraz tropołapek. Żywołapki polegają na tym, że w miejscu, gdzie mamy w pobliżu kolonii, umieszczamy takie żywołapki z przynętą. Jeśli występują tam drapieżniki, bardzo często się łapią w te żywołapki i mogą być usuwane, eliminowane akurat z tego terenu. Tak? Innym sposobem jakby monitorowania tych gatunków jest używanie tropołapek. To są te urządzenia tutaj i tutaj. Mają taką specjalną glinkę nasączoną wodą i zwierzę, które kręci się blisko tego terenu, gdzie rybitwa czarna występuje, zostawia swoje tropy. I na podstawie tych tropów jesteśmy w stanie określić właśnie, że ten gatunek tam jest, kręci się i jest potencjalnym zagrożeniem dla naszej rybitwy czarnej. Przewidywane rezultaty tego projektu, który realizujemy, to jest wzrost populacji lęgowej rybitwy czarnej na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Odry, w szczególności właśnie na tym centralnym jej części, czyli Międzyodrzu. Ocena populacji, występowania czworonożnych drapieżników i ich wpływu na populację lęgową rybitwy czarnej, czyli to, co przed chwilą wspomniałem, eliminacja tych drapieżników przy koloniach rybitwy na Międzyodrzu, po to właśnie są stosowane te żywołapki oraz podniesienie świadomości wśród skorzystających z obszaru o potrzebie ochrony gatunku. Dlatego też Wam opowiadam dzisiaj o tym, bo mieszkacie na terenach gmin, gdzie jest położone Międzyodrze i tak naprawdę od Was, od Waszej działalności, od tego, że Wy niedługo będziecie decydować o tych terenach, będziecie władzą gmin, bądź będziecie bezpośrednio korzystali z tej perły, tak jaką jest Dolina Dolnej Odry, a szczególnie właśnie Międzyodrze, macie bardzo duży wpływ na to i na zachowanie gatunków dla przyszłych pokoleń. Dlatego mam nadzieję, że troszkę Wam tutaj naświetliłem sprawę i że zainteresujecie się w ogóle przyrodą, która Was otacza, a także ochroną tej przyrody, gdyż niestety nie jest zawsze to najlepsze. Tu chciałbym jeszcze na koniec pokazać zmiany liczebności rybitwy czarnej na Międzyodrzu, czyli kluczowej dla tego gatunku, kluczowego gatunku miejsca, gdzie może przystępować do lęgu. Tutaj jest pokazane w latach 90., czyli tutaj z tej strony rybitwa czarna była nawet na całkiem wysokim poziomie, jeśli mogę to tak określić. Potem niestety w wyniku przekształcania i pogarszania się warunków siedliskowych następował drastyczny spadek populacji. W związku z czym podjęliśmy właśnie te działania ochronne od praktycznie 2016 roku i te działania, które prowadzimy, które Wam powiedziałem, przynoszą wymierne skutki. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.